Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam panów kandydatów. O mieście, o wizji na zarządzanie miastem przez kolejne 4 lata będą dyskutować, rozmawiać z Państwem kandydaci na prezydenta miasta Bytomia. W sumie jest ich 6. Woli formalności dodam, że pan obecnie urzędujący prezydent przysłał do organizatorów oświadczenie, w którym wskazuje, że z uwagi na obowiązki służbowe, które były zapisane w jego kalendarzu wcześniej niż otrzymał zaproszenie na debatę, nie może w niej wziąć udziału, ale bardzo chętnie spotka się w drugiej turze, jeśli taka będzie miała miejsce. Pytanie pierwsze. Jakiego rodzaju inwestycji potrzebuje Bytom? Kiedy, będąc prezydentem, chciałby pan je zrealizować? Skąd będą pochodziły środki na ich realizację? Więc, proszę Państwa, nazywam się Waldemar Bartosik, jak to już zostało powiedziane, a w tym czcigodnym gronie kandydatów na urząd prezydenta miasta reprezentuję grono ludzi młodych, nowo zaistniałą na gruncie Bytomia partia, mianowicie Kongres Nowej Prawicy. Powracając do zadanego pytania o inwestycje. Ja zacznę może przypowieścią. Z górą 200 lat temu niejaki Meyer Amschel Rothschild wypowiedział dość znamienne słowa, a mianowicie rzekł rzecz następującą. Dajcie mi władzę nad finansami państwa, a nie dbam, kto stanowi ustawy. Dobrze byłoby w tym gronie, nie tylko w tym gronie, w skali kraju uświadomić sobie, że insygnia władzy, że imponderabilia wszelakie władzy towarzyszące mają to do siebie, że nie reprezentują rzeczywistej władzy. Władzę mają ci, którzy dysponują finansami. I dlatego nie będę ukrywał, że nie do końca jestem zadowolony z takiego ustawienia pytań, że najpierw na czoło wysuwamy inwestycje, gdy powinniśmy de facto rozmawiać o kondycji budżetu, o kondycji finansów miasta. Proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bytom, który dziś liczy w okolicach 160 tysięcy mieszkańców, ma bezrobocie najwyższe na terenie Śląska, bo sięgające momentami przekraczające 20%. Musimy zdać sobie sprawę, że poziom depopulacji, czyli wyludniania, jest tutaj najszybszy na skutek tego, że praktycznie biorąc zniknął stąd przemysł, zakłady pracy. Musimy mieć także świadomość faktu, że ledwie 3-4 lata temu grono ekspertów pracujących na zlecenie Unii Europejskiej 30 sekund. A Unii Europejskiej orzekło, że jest to miasto nikomu niepotrzebne. Więc najpierw mówmy o pieniądzach, potem o inwestycjach, a do kwestii oczywiście wrócę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo konkretnie chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. Też uważam, że powinno być trochę dalszej części. Proszę Państwa, Bytom ma bardzo dobry układ drogowy. Jak wiemy, wszyscy to chyba w tym gronie przynajmniej nazywamy krwiobiegiem dla miasta. Mamy już dobry układ drogowy w Bytomiu. Dobrze jesteśmy skomunikowani. Niemniej wymaga on jeszcze uzupełnienia przede wszystkim przez umożliwienie dojazdu do centrum miasta i na tereny jeszcze nieskomunikowane, a te tereny potencjalnie do zagospodarowania i na część przemysłową, i na część mieszkalną, Bytomia, na część usługową, po prostu na wszystkie funkcje. Dlatego bardzo istotne, bardzo ważne dla Bytomia jest to, abyśmy uzupełnili tą naszą sieć drogową o BCTK. Również wspólnie z Katowicami i Chorzowem o nowy przebieg drogi krajowej 79, bo ona też otworzy nie tylko te inwestycje, nie tylko odciążą centrum od ruchu tranzytowego, ale pozwolą również w samym centrum bardzo szybko dostać się na trasy wylotowe z miasta. Kto się z układem zapoznał, to wie, o czym mówię. Druga sprawa, bardzo ważna, to inwestycje, powiem szerzej, modernizacje, remonty, prace budowlane w infrastrukturze mieszkaniowej. Tutaj są ogromne zaniedbania przez wszystkie właściwie lata samorządu bytomskiego. Nie będę rozwijał ze względu na czas. Do tego dodam inwestycje również takie, może nie bezpośrednio
związane z jakimiś robotami inżynierskimi, ale kwestia kształcenia. My jesteśmy, Pytom jest kapitalnym polem do działań budowlanych i tutaj powinniśmy w tym kierunku szkolnictwo zawodowe. I mamy dużo zabytków, więc poszerzamy to o kwestię architektury. I również inwestycja bardzo ważna w bardzo silne organizacje pozarządowe w Bytomiu. One muszą być wzmocnione i miasto musi im wspomóc i inwestować w te rzeczy. I jeszcze miałem parę rzeczy do powiedzenia, ale dziękuję, czas się skończył. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, mnie nie przeszkadza kolejność zadawania pytań, bo uważam, że Bytom znajduje się w takiej sytuacji, w której wymagane są działania nadzwyczajne. Ja nie mam wątpliwości, że przyszłość naszego miasta zależy od tego, czy pozyskane albo zapewnione dla Bytomia środki na rewitalizację będziemy potrafili skutecznie wykorzystać i to dobrze by się stało, by te środki wykorzystać w ciągu najbliższej kadencji. Uważam, że dzięki tym 100 milionom euro, o których tak często się mówi w różnych przypadkach, się odmienia tą kwotę, należy powiedzieć, że te środki trzeba wykorzystać na dwie sprawy. Po pierwsze, na skuteczną odbudowę gospodarki Bytomia, a więc tworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Bytomiu, tworzenie warunków dla rozwoju każdej formy aktywności zawodowej. I druga sprawa to cały obszar budownictwa mieszkaniowego. W mojej ocenie jest to taki obszar, który może stać się silnym impulsem rozwojowym naszego miasta. Chciałbym, tak jak już powiedziałem, by udało nam się te środki wykorzystać bardzo szybko. Jeśli zostanę prezydentem, natychmiast przystąpię do tego, by zrobić audyt całego tego programu i listy projektów, który do tej pory został przygotowany, bo uważam, że przeznaczanie 50 milionów złotych na przygotowanie na przykład mieszkań socjalnych w mieście, a więc na takie działania, które tak naprawdę w dłuższej perspektywie nic wielkiego dla rozwoju miasta nie znaczą, to jest zmarnowanie tych pieniędzy, a trzeba pamiętać, że Bytom jest jednym z trzech miast obok Łodzi i Wałbrzycha w Polsce, który takie wsparcie otrzymał. W mojej ocenie, jeżeli zrobimy to skutecznie w ciągu 4 lat, to jeszcze w tej perspektywie unijnej damy radę jako miasto zrealizować również te inwestycje drogowe czy inwestycje w różne inne elementy infrastruktury, które w mieście jest niezbędne. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Zanim zacznę mówić o Bytomiu, to Prawo i Sprawiedliwość widzi na Śląsku takie duże zagrożenie, ponieważ Śląsk się wyludnia, Bytom się wyludnia i nie możemy tylko patrzeć na Bytom z jednej perspektywy. Trzeba zauważyć, że podobne problemy jak my ma Ruda Śląska, Siemianowice. W założeniach programowych Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby tutaj na nowo odtworzyć przemysł. Nie przemysł typu kopalnie, huty, ale przemysł wysokich technologii. W programie Prawa i Sprawiedliwości 1 000 000 złotych jest zarezerwowane na utworzenie nowych fabryk. Proszę Państwa, dzisiaj ludzie nam uciekają, a mamy duże szanse na to, aby wykorzystać ten potencjał, który płynie z Politechniki Śląskiej, która jest blisko. Chcemy ludzi zatrzymać, nie dać im możliwości wyjazdu, gdzie będą na zmywaku. Dlatego też mamy pomysł. Pomysł na to, aby, jak to na ostatniej naszej konwencji była mowa, w każdej gminie Krzemowa Dolina. Ktoś się może z tego nie wierzyć, ktoś drwić, ale jeżeli my nie odbudujemy przemysłu, to będziemy tylko potencjalnym biorcą różnych artykułów, a nie ich dostarczycielem. W Bytomiu Prawo i Sprawiedliwość nie będzie obiecywać gruszek na wierzbie. Dopóki nie zrobimy audytu budżetu, dopóki nie będziemy widzieć zadłużenia miasta, nic innego nie możemy Państwu obiecać. Jeżeli mamy mówić o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, to tą najważniejszą inwestycją są mieszkańcy.
Mieszkańcy muszą się czuć bezpiecznie. Mieszkańcy muszą czuć, że to miasto jest dla nich przyjazne. To mają być wzmocnione patrole policji i straży miejskiej. Nie może być tak, że nam brakuje 40 ponad wakatów policji, że wandale robią co chcą. Parę słów jeszcze o Rosji. Myśmy do pani minister Binkowskiej prosili, żeby miasto nie miało wkładu własnego, żeby to pokryć przez rząd. No, nie dostaliśmy pozytywnej odpowiedzi. Pani Binkowska pojechała sobie do Brukseli. Natomiast trzeba powiedzieć, że z tych 100 milionów euro tylko 55 milionów jest przeznaczone na inwestycje trwałe. Reszta to inwestycje tak zwane miękkie, czyli będziemy znowu uczyć, będziemy znowu kogoś ten. Mam jeszcze pomysł na bank miejski. Nie sposób w dwóch minutach o wszystkim opowiedzieć. Z Andrzejem Sośnierzem o tym ostatnio rozmawialiśmy. Tak, no to dziękuję, będzie bardzo. Czas jeszcze później. Dobry wieczór Państwu. Na początek powiem, czego nie będę robił. Nie będę budował na pewno stadionu, nie będę budował akwaparku i różnych innych takich wyzwanych inwestycji. Natomiast mówiąc o inwestycjach w Bytomiu, trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, to znaczy pieniądze. To, co zostało już częściowo powiedziane, to, że Bytom jest wpisany w obszar strategicznej interwencji, to oznacza, że pieniędzy będzie co najmniej 100 milionów euro. Oczywiście można również pozyskać pieniądze z innych źródeł i to jest kwoty, o których możemy mówić w mieście do przerobienia, mówiąc brzydko. Widzę dwa obszary, żeby te pieniądze przerabiać, które są najważniejsze dzisiaj dla mieszkańców i dla miasta. Pierwszy obszar to jest rewitalizacja miasta. Nie tylko centrum miasta, ale również rewitalizacja dzielnic, które też są zaniedbane. Są specjalne programy. Te programy właśnie wchodzą. Pytaniem jest to, na ile jesteśmy przygotowani i oczywiście trzeba mieć projekty gotowe albo jak najszybciej do realizacji. I tym chciałbym się zająć, jak Państwo wiecie, takie rzeczy potrafiliśmy robić i będziemy robić. Drugi obszar to jest komunikacja. To jest to, o czym wspomniał już chyba jeden z moich przedmówców. To jest między innymi słynna becetka. To jest komunikacja z pozostałymi miastami. To wzmaga atrakcyjność miasta. Bytomianie wyjeżdżają, do Bytomia ludzie przyjeżdżają. I bez dobrych i szerokich dróg niestety, ale nie mamy czego szukać. Samochodów przybywa. Obwodnica jest najlepszym przykładem tego, jak można coś dobrego zbudować. Natomiast no, nie jestem za bardzo przekonany do kwestii ulicy Łagiewnickiej, czy ostatnio Strzelców Bytomskich, bo niestety ich przejezdność jest niezbyt dobra, no ale taką wybraną koncepcję. Proszę Państwa, i trzecia rzecz, która dla Bytomia jest też istotna, aczkolwiek ona będzie trudna do realizacji, ale trzeba o niej zacząć mówić, a przynajmniej przypomnieć ją dzisiaj, bo jest to jeden ze strategicznych momentów dla miasta Bytomia. Musimy przypomnieć kolej łączącą Gliwice i Katowice z lotniskiem. To jest strategiczna rzecz dla Bytomia, ponieważ w Bytomiu ma być centrum tej kolei, centrum przesiadkowe, gdzie będą się zbiegały linie i z Gliwic, i z Katowic, idąc dalej na Pyrzowicy. Ten projekt został rozpoczęty około 10 lat temu, jeszcze za moich czasów. I ten projekt miał różne lepsze i gorsze koleje. Był najlepiej oceniony jako jeden z najlepszych projektów samorządowych w Warszawie, natomiast później no, w województwie, gdzie się on zginął. Także myślę, że do tego projektu trzeba wrócić. Na pewno go nie zrobimy w ciągu 4 lat, ale jest to istotna rzecz dla miasta. Dziękuję. Podsumowując to pierwsze pytanie, można stwierdzić, że każdy z kandydatów chciałby inwestować zarówno w tę część infrastrukturalną, ale także w mieszkańców i polepszyć jakość i warunki życia. W jaki sposób ograniczyć dług miasta, deficyt budżetowy, który jest dość duży i wielomilionowy? Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to ja zacznę od tego, że jednak zróżnicuję kwestię zadłużenia i deficytu budżetowego, bo zadłużenie to jest suma tych zobowiązań, które samorząd musi spłacać, natomiast deficyt budżetowy to jest to, co w danym roku nam brakuje i w Bytomiu głównym problemem, przynajmniej wedle mojej oceny, a mówię to również jako przewodniczący podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu w Sejmie, problemem jest przede wszystkim deficyt, czyli to, że wydatki i przychody w ciągu roku, a na pewno w ciągu 2014 roku się nie spinają i to co najmniej o 30 milionów złotych, tu myślę, że nikomu w szczegółach nie muszę przypominać, że chodzi o przejęcie i
sprzedaż, tak, czyli nierealny, wirtualny projekt wpływów ze sprzedaży elektrociepłowni Sząbierki. Dziś mamy połowę listopada. Miasto wciąż nie jest właścicielem nieruchomości, którą zamierzało w tym roku sprzedać i ponad dzięki temu zrównoważyć budżet. Natomiast przechodząc już konkretnie do odpowiedzi na to pytanie, bo pytanie finansowe, więc trzeba bardzo konkretnie odpowiadać, kiedy mówimy o pieniądzach. Po pierwsze, uważam, że należy zredukować strukturę samorządu. Dwa lata temu na fali ówczesnych zmian była mowa o tym, że zostaną ograniczone wydatki. Dziś już wiemy, że tak się nie stało, że z dnia na dzień, można powiedzieć praktycznie, czy z miesiąca na miesiąc, powstawały kolejne nowe jednostki budżetowe czy spółki miejskie. W mojej ocenie spora część z nich nie ma racji bytu. I to jest pierwsze, podstawowe źródło oszczędności. Po drugie, trzeba uporządkować sprawę w spółkach miejskich. Nie może być tak, że władza miasta drenuje w sposób nieodpowiedzialny, a tak to jest przez ostatnie dwa lata robione, spółki komunalne, takie jak ZBM czy Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Te spółki wykonują zadania na rzecz mieszkańców i by mogły normalnie funkcjonować, by mogły się z tych zadań właściwie wywiązywać, muszą mieć stabilną sytuację finansową. To jest druga sprawa. I trzecia rzecz to jest spriorytetyzowanie, tak, czyli ustawienie we właściwy sposób priorytetów inwestycyjnych miasta. Ja już wcześniej mówiłem, uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy wykorzystać ten impuls, jakim będzie 100 milionów złotych na tak zwaną rewitalizację, bo uważam, że to też pozwoli zbudować silny udział własny w realizacji innych projektów, tak jak PC-tka, czy ulica Nowochorzowska, czy jakieś inne projekty, które przed nami. Dziękuję. O budżecie by można wiele słów powiedzieć. Na chwilę obecną nie znamy dokładnego zadłużenia naszego miasta. Jedynie wspierając się o wieloletnią prognozę finansową, możemy dwa fakty stwierdzić. Jeżeli popatrzymy na prognozę finansową sporządzoną jeszcze na początku kadencji Platformy Obywatelskiej na rok 2014, przewidywaliśmy, że zadłużenie miasta będzie w 2014 roku miało 113 milionów. Okazało się, że na rok 2014 jest przewidywane obecnie zadłużenie 160 milionów. Czyli już 60 i to jest zadłużenie, które realnie mamy. Te, które po kadencji prezydenta Bartyli Becie, tego jeszcze nie wiemy. Przewidujemy, że może to się wzrosnąć do 180-220 milionów. Z czego możemy wydatkować w budżecie? Trzeba przyjąć dwie rzeczy. Pierwsza, połowa budżetu to są środki nie do ruszenia. Pierwsze, oświata, drugie, pomoc społeczna. Miasto wydaje na to około 300 milionów. Budżet miasta to około 650 milionów, czyli sami Państwo już mogą policzyć, jakimi środkami de facto możemy obracać. Obracać na drogi, obracać na inwestycje i przeznaczyć jeszcze na inne rzeczy. Dlatego też, póki nie będzie audytu po rządach pana prezydenta Bartyli, nie możemy się wypowiedzieć, co zrobimy nagle, jak pozyskamy. Pomysłem Prawa i Sprawiedliwości, który rodzi się, jest bank miejski. Takie banki miejskie działają od wielu lat w Niemczech. Bank miejski to jest propozycja na tani kredyt z jednej strony dla inwestorów miejskich, z drugiej strony kredyt dla miasta. Jeżeli taka instytucja nam się będzie wdrożona, to myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja oczywiście doceniam propozycje inwestycyjne naszych kontrkandydatów. Tym niemniej jednak chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną kwestię dość istotną. Ażeby w cokolwiek inwestować, niezależnie czy z udziałem, czy bez udziału funduszy partycypacyjnych,
to trzeba mieć swój wkład własny. Tymczasem sytuacja Bytomia jest następująca. Mamy deficyt, nie tylko deficyt budżetowy, mamy dziurę budżetową, która nie pozwala generować środków na współudział w inwestycjach. A zatem pierwsze co można uczynić, to uporządkować budżet, a no właśnie po to, żeby mieć środki na wkład własny. A w jaki sposób ten budżet można uporządkować? No przede wszystkim przez oszczędności i przez sprzedaż zasobów miejskich, zarówno w rozumieniu zasobów kubaturowych, jak i podmiotów gospodarczych. Bo jeśli nie naprawimy budżetu jako funkcji podstawowej do działalności gospodarczej miasta i działalności inwestycyjnej, to nie ma mowy o tym, żeby z jakichkolwiek funduszy zewnętrznych skorzystać. To jest po prostu niemożliwe. I to trzeba sobie z całą mocą uświadomić. A jak porządkować sytuację finansową miasta? Przez racjonalizację budżetu. A na racjonalizację budżetu, przez racjonalizację budżetu rozumiem redukcję struktur miejskich, a także optymalizację zatrudnienia. Niestety to jest coś, co na łamach bytomskiego.pl zostało skrótowo nazwane krew, pot i łzy, ale tego najzwyczajniej w świecie nie unikniemy. A że sugeruje sprzedaż zasobów miejskich, no to ja sobie wyobrażam, że zwłaszcza po lewej stronie sceny politycznej wzbudzać to będzie popłoch. Niemniej jednak, jeśli będę miał okazję szerzej kwestię umówić, to na to zwrócę uwagę, że sprzedaż to szansa na pozyskanie środków na cele inwestycyjne, ale do granic zachowania władztwa nad zasobami i nad podmiotami zgodnie z kodeksem prawa handlowego. I w tyle w tej materii. Dziękuję. Proszę Państwa, sytuacja finansowa miasta jest dosyć dramatyczna. Budżet miasta wynosi mniej więcej 650 milionów. To jest budżet, który jest realny. Takie wpływy do miasta przychodzą. W tym roku budżet po stronie wydatków wynosi 750 milionów. A więc do 160 milionów, które już posiadamy dzisiaj zadłużenia, dojdą kolejne. Trudno powiedzieć ile. Ale z całą pewnością kolejny rok zakończy się kolejnym deficytem budżetowym. Dlaczego jest to takie niebezpieczne? Tutaj pani dyrektor była uprzejma powiedzieć, wszystkie miasta są zadłużone. Tak, bo taki jest interes banków, które udzielają pożyczek. Pożyczymy wam jeszcze więcej na jeszcze lepsze raty, a później to zadolujemy i tak będziemy was trzymali cały czas. Proszę Państwa, zadłużenie jest rzeczą złą, jest to oczywiste. I nie ma innego wyjścia niż to, że te 160 milionów trzeba spłacić. I to muszą spłacić mieszkańcy miasta. To nie jest zadłużenie prezydenta, to nie jest zadłużenie Urzędu Miejskiego. To jest zadłużenie nas wszystkich. I nikt nam tego nie podobnie. Pytanie jest, w jaki sposób i kiedy to spłacimy. Proszę Państwa, budżet trzeba uporządkować. Po pierwsze, będzie zakaz zaciągania jakichkolwiek kredytów. Będzie zakaz deficytu budżetowego na koniec roku. Jedyną rzeczą, gdzie uważam, iż kredyty mogą być wzięte, będą to inwestycje, które będą realizowane właśnie w ramach OSI, gdzie 15% wkład własny jest konieczny. I tylko tyle. Cała reszta musi być wygenerowana z budżetu miasta, aby nie pogłębiać tego deficytu. To już nawet nie chodzi o to, że za chwilę my nie będziemy mieli na wkład własny. Proszę Państwa, za chwilę miasto straci płynność finansową. Ponieważ wydatki sztywne, czasami używa się takiego sformułowania, no jak to, ale przecież inne miasta, ale przecież Dąbrowa Górnicza, przez Sosnowiec, Gliwice, oni mają mniej więcej taki sam poziom zadłużenia jak my. Tak, tylko oni mają znacznie zmienioną strukturę budżetową. Oznacza to, iż mają większe możliwości wygenerowania środków poza tak zwanymi wydatkami sztywnymi. To już tutaj o tym przed chwileczką była opowiedzieć pan Janas. Wydatki sztywne to są te, które na dzień dobry urzędnicy przynoszą prezydentowi, ale to musimy zapłacić. To są wydatki, to są płace nauczycieli, to jest oświetlenie miasta, to są wszystkie kwestie związane z tym, co miasto musi, gdzie nie możemy sobie dowolnie powiedzieć, czegoś zapłacimy, a czego nie. Dlatego muszą być konkretne cięcia w budżecie, a długi trzeba spłacać. Dziękuję bardzo. Budżet powinien być realny.
to samo, co proponowałem prezydentowi Bartyli na przełomie 2013-2014 roku. Więc realnie tyle, ile będziemy mieli wpływów, tyle można zaplanować wydatków. W tej chwili przy tym rozdmuchanym budżecie 2014 roku no nie ma na to czasu. Ja sobie to tam ogólnie bardzo analizowałem. Jest kreatywności bardzo dużo w tym budżecie. Są dochody, są zaplanowane, naciągane pod chęć zrobienia pewnych robót, pewnych inwestycji. Czego bym nie zrobił? No trudno dzisiaj to powiedzieć i trudno podać kwotę. Nie robiłbym tych wszystkich prezentów przedwyborczych, które są w tej chwili robione, tym bardziej, że wśród tych prezentów zdecydowana większość to są roboty, które powinny być, jeżeli już to wykonane, na wiosnę przyszłego roku, a nie na jesieni. Myślę o placach zabaw, siłowniach. No w piątek będzie otwierane boisko i plac zabaw w Suchej Górze, proszę Państwa, na 14 listopada. Żadne dziecko się tam już nie zabawi. Zapytałem pana prezydenta Bartylę o to, ile z tych środków, ile za to zapłacimy w przyszłym roku, bo te umowy są podpisane z płatnością na przyszły rok, z odłożonym terminem. Tam w wieloletniej prognozie finansowej są, proszę Państwa, wydatki 0,000,000, prawda, w tym roku albo 20 000, 20, a w przyszłym roku są kilkuset tysięczne wydatki na tego rodzaju roboty. Jak ten budżet? Dzisiaj nie powiem, na czym będę oszczędzał. Pan prezydent Bartyla powiedział na którymś ze spotkań, kiedy zadano mu pytanie o to, z czego, jak, czy są pewne środki zapisane w projekcie budżetu na 2015, powiedział, do 15 listopada złożę budżet, proszę sobie wtedy sprawdzić. To jest po prostu skandaliczne. Nie będę się więcej rozwoził, bo nie można, dzisiaj nikt trzeźwo myślący i znający kwestie struktury wydatków i wpływów do budżetu samorządowego nie ośmieli się powiedzieć, na czym będzie oszczędzał Bytomiu w 2015 roku, bo to byłoby nierozsądne. Dziękuję. Zamierzają panowie sprywatyzować bytomskie mieszkania, ZPN czy BPK? Jeżeli tak, to dlaczego i na co zostaną przeznaczone środki z prywatyzacji? Jeżeli któryś z panów jest przeciwny prywatyzacji budownictwa mieszkaniowego, to prosilibyśmy o wyjaśnienie dlaczego. Proszę Państwa, pytanie jest proste i odpowiedź też jest prosta. Tak, jestem przeciwny prywatyzacji komunalnych przedsiębiorstw, takie jak bytomskie przedsiębiorstwo komunalne, przedsiębiorstwo energetyki sieciowej. To są dwa sztandarowe bytomskie przedsiębiorstwa, które przez wiele lat były wzorem dla innych przedsiębiorstw komunalnych w innych miastach, które potrafiły same, czy oczywiście w wielkim wsparciu prezydenta, pozyskać olbrzymie środki na to, aby realizować wielkie inwestycje w naszym mieście. Później niestety, no, poza PEC-em, gdzie dyrektor jest ten sam, w BPK niestety dyrektorzy się zmieniali, ale instytucja dalej cieszy się jeszcze określoną renomą. Mimo tego drenażu finansowego, o którym Państwo słyszeli i wiecie, ta firma powinna przetrwać. Od nich, od tych dwóch firm zależą ceny ciepła i ceny wody mieszkańców Bytomia. Proszę sobie z tego zdać sprawę. Niech nikt Państwu nie wmówi, że jeżeli te dwa przedsiębiorstwa zostaną sprywatyzowane, to ceny pozostaną na tym samym poziomie. Proszę sobie prześledzić sytuację firm, które zostały sprzedane w Polsce, w innych miastach, jak to dzisiaj wygląda. Nie chcę tutaj być gołosłownym, więc może to w internecie nawet posprawdzić. Natomiast jestem za tym, bo też uważam, że niektóre rzeczy są rozdmuchane. Jestem na przykład za tym, aby połączyć Zakład Budynków Miejskich z TBS-em. Dziwię się w ogóle, że taka spółka jak TBS została powołana, bo przecież to jest nic innego, jak praktycznie rzecz biorąc deweloper. No miasto nie ma się zajmować deweloperką, nie jest od tego, nie powinno wchodzić w konkurencję z firmami budowlanymi. Uważam, że w krótkim okresie te dwie firmy można połączyć, aby zarządzały jak najlepiej substancją miejską i aby się przygotowywały, czy ta jedna firma, aby była przygotowana właśnie do pozyskania środków europejskich na rewitalizację, a nie zajmowały się tym, czym zajmują się po prostu przedsiębiorcy. Także jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorstw komunalnych, także nie będzie z tego wpływu, po prostu wpływy mogą być, jeżeli będą bardzo dobre przedsiębiorstwa, to mogą płacić do miasta dywidendy. Natomiast nie robi się tak, jak robi pan prezydent Bartyla, że wyciąga się z kapitału przedsiębiorstwa pieniądze. Proszę Państwa, to jest
działanie, ja nie chcę tego nazywać, ale to po prostu tak się spółkę niszczy. Chyba, że chce się ją zniszczyć. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, radni Prawa i Sprawiedliwości byli zawsze przeciw prywatyzacji do jakiejkolwiek, szczególnie w tej kadencji, dzięki nam, nie został sprywatyzowany ZBM i nie udała się prywatyzacja bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Zresztą ci Państwo, którzy byli na sesji grudniowej, słyszeli moje wystąpienie, słyszeli też argumenty prawne, które wtedy podałem, ponieważ tam w bytomskim przedsiębiorstwie komunalnym myśmy prowadzili jeszcze projekt i nie zakończył on się w tym czasie, a po okresie zakończenia projektu dopiero jest trwałość projektu, która trwa 3 lata. No niestety chciano to zrobić, chciano sprywatyzować, nie udało się, myśmy wtedy twardy opór postawili. Dlaczego nie prywatyzować bytomskie przedsiębiorstwa komunalnego? Jeżeli dobrze to przedsiębiorstwo będzie zarządzane, jeżeli to, co myśmy proponowali prezydentowi Bartyli, żeby nowe ujęcia wodne pozyskać na Stolarzowicach, jeżeli byśmy mieli swoją wodę, to jak teraz jest w innych gminach, na przykład niedaleko w Piekarach Śląskich, w Obrównikach, prezydent zlecił odwierty i mają swoje źródła, są szanse, żeby obniżyć tą wodę, żebyśmy nie płacili grubych milionów za wodę z wojewódzkiego przedsiębiorstwa wodociągów, gdzie wodociągi wojewódzkie inwestują bardzo znakomicie w koleje śląskie, w prywatne spółki i ponoszą wielomilionowe straty i podwyższają nam potem wodę. Poza tym te przedsiębiorstwa dają pracę. Pracę naszym mieszkańcom. Nie może być tak, że puścimy to do prywatnego, a prywatny po 2 miesiącach albo połowę kadry w ramach restrukturyzacji zwolni, albo jeszcze im obniży pensję. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przeciwko. Ja nie pozwolę na to, żeby jakiekolwiek przedsiębiorstwo bytomskie, które jest własnością gminy, zostało sprywatyzowane. Dziękuję bardzo. Ja jednoznacznie wypowiadam się w tej sprawie. Uważam, że nie powinno być mowy o tym, że prywatyzujemy rynek. A prywatyzacja czy bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, czy też przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, to nie jest prywatyzacja firmy. To jest prywatyzacja rynku, ponieważ to są jedyni dostawcy, w tym w pierwszym przypadku wody i odbioru ścieków w Bytomiu, a w drugim przypadku energii cieplnej, czy też ciepłej wody. W takiej sytuacji, moim zdaniem, ponieważ niesie to ogromne zagrożenie, czego najlepszym dowodem są przykłady zarówno w Polsce, ale przede wszystkim te przykłady zagraniczne, gdzie w latach 70. czy na początku lat 80. zachłyśnięto się taką pseudo, nazwijmy to, rynkową formułą świadczenia usług komunalnych i robiono różne rzeczy, czy to w Paryżu, w Berlinie, czy w Szwecji. I dziś już dawno od tamtych rozwiązań w tych krajach, do których tak chętnie się porównujemy, albo do których tak chętnie odnosimy się, jeśli chodzi o organizację życia publicznego w Polsce, się odwołujemy. Tam się od tego odeszło, dlatego że to natychmiast powoduje zwiększenie obciążeń dla mieszkańców. W przeciwieństwie do firm komunalnych, które poza tym, że wykonują te zadania, że podlegają też, i myślę, że to jest niezwykle istotna w tym obszarze kwestia, pewnemu nadzorowi społecznym, bo jednak mimo wszystko właściciel, jakim jest gmina, jest w stanie oddziaływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale nie tak, jak to robi, o czym mówił pan chociażby Krzysztof Wójcik, czy wcześniej pan Henryk Bąk, obecny prezydent miasta Bytomia. Tak? To znaczy wykorzystuje to jako świnkę skarbonkę, którą jak gdzieś mu braknie trochę pieniędzy, to najlepiej stłuc, zabrać, przeznaczyć na takie czy inne, moim zdaniem, bardzo mało racjonalne działania. A najlepszym dowodem, jak mało racjonalne są te działania, jest chociażby ostatnia decyzja Rady Nadzorczej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, która to Rada Nadzorcza odmówiła zarządowi zgody na udzielenie pożyczki bytomskiemu sportowi na budowę stadionu Polonii Bytom. Dziękuję.
pytanie jest troszkę szersze, dlatego że my tych spółek mamy trochę więcej. Wreszcie mówiąc, bytomskie mieszkania nie są spółką, tylko jednostką gminną. Jeżeli chodzi o spółki, no to na pewno jedna czy dwie trzeba w tym mieście chyba zlikwidować, bo one niczemu nie służą. Jeżeli chodzi o te strategiczne, jak BPK, jak PEC, prawda, no tutaj ewidentnie ich usługi muszą być w rękach miasta. Jeżeli chodzi o ZBN, tutaj jest poważna sprawa, dlatego że ZBN nie powinien póki co być prywatyzowany, ale ZBN powinien pracować na takich zasadach i na takich warunkach, na jakich pracują inni zarządcy substancji mieszkaniowej w Pytomiu, a mamy ich w tej chwili kilkudziesięciu takich już mocnych. Nie ma czasu się rozwijać. Dlaczego? ZBN musi być bardzo mocno przymuszony wprost do tego, żeby działał na zasadach takich jak normalny zarządca budynków. Czemu dzisiaj ludzie chcą odchodzić z ZBN-u, ze wspólnot, to już Państwo zapewne możecie zapytać na mieście lub sami macie takie zdanie, jeżeli w zasobach gminnych mieszkacie. Czemu nie prywatyzować spółek gminnych? Proszę Państwa, bo one mają bardzo ważną rolę do spełnienia. Otóż my, nawiązując do inwestycji, musimy realizować pewne inwestycje, które z założenia już przekraczają możliwości finansowe gminy. To są inwestycje kosztujące kilkaset milionów. I tutaj narzędziem do realizacji takich inwestycji są właśnie spółki gminne, dlatego że one są partnerami kapitału prywatnego, pieniądza prywatnego. I nam po to te spółki są potrzebne. Nazwijmy to ich działaniami, to są spółki inwestycyjne, tak to nazwijmy, gminy. I nie wiem, od wielu lat się o tym mówi, już kilkunastu lat, że BPK powinien poszukać partnera do tej gałęzi śmieciowej, tak to ogólnie nazwę. Nic się w tym temacie nie dzieje, chociaż pomysłów było wiele. Tak samo PEC też może być partnerem dużego przedsięwzięcia, które zasili miasto w własne źródło ciepła, bez angażowania środków gminy. Po to są nam potrzebne spółki, dlatego powinny być miejskie, bo to jest kapitalne narzędzie do wielomilionowych inwestycji. Dziękuję. Jak słucham wielce czcigodnych moich przedmówców, to nasuwa mi się pytanie, po cośmy ten socjalizm obalali, skoro wszystko ma pozostać w publicznych dłoniach. Proszę Państwa, czemu służy prywatyzacja? Służy wprowadzeniu nowych technologii, nowych systemów zarządzania, pozyskiwania nowych środków na cele rozwojowe. Ja, rozpoczynając tę dzisiejszą debatę, z naciskiem powiedziałem o jednej rzeczy, że można, a nawet trzeba prywatyzować wszystko, co miejskie, ale do granic zachowania władztwa nad podmiotem. To znaczy, jeżeli kodeks handlowy powiada, że w spółkach prawa handlowego dominujący głos na walnym zgromadzeniu jest zapewniony przez 50% lub jedna akcja, to cóż stoi na przeszkodzie, aby 49% sprywatyzować i tym samym uzyskać ten efekt, o którym mówił pan Henryk Bąk przed momentem. Z tym, że wówczas wpuszczamy inwestora do przedsiębiorstwa, ale zachowujemy moc władczą nad decyzjami, nad kierunkami rozwojowymi, nad sposobami wydatkowania pieniędzy, nad kształtowaniem cen usług, zachowujemy w rękach miasta. I dlatego ja jednak będę gorąco Państwa zachęcał, ażeby myśleć tymi kategoriami. Nie należy się bać prywatyzacji, tyle tylko, że w przypadkach gałęzi, które mają z natury swej charakter monopolistyczny, jak BPK, dostawca jedyny na gruncie Bytomia wody i odprowadzający ścieki, a także po części gospodarka śmieciowa leży w obszarze jego kompetencji, więc powtarzam, nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby zachować władzę miasta nad tym przedsiębiorstwem. Jako przykładem, to dotyczy wszystkich innych przedsiębiorstw również, ale jednocześnie pozyskać środki pieniężne na rozwój zgodny z sugestiami nowego współwłaściciela. Dziękuję uprzejmie. Mieliście okazję Państwo poznać stanowisko kandydatów co do budownictwa mieszkaniowego. Gdzieś
U większości kandydatów ogólna zgoda co do tego, żeby nie prywatyzować, ale mocno zastanowić się nad zmianą struktury, czy trochę zmianą sposobu zarządzania tym systemem mieszkalnictwa. Jak zamierzają panowie włączać mieszkańców Bytomia w proces zarządzania miastem i podejmowania decyzji? Na poziomie ogólnomiejskim, ale także na poziomie osiedli, dzielnic. Jest wiele instrumentów, które mogą spowodować to, żeby mieszkańcy czuli się też odpowiedzialni za swoje miasto. Pan radny Michał Bieda jeszcze pamięta, jakśmy próbowali założyć Radę Dzielnicy na Straszku, nam się nie udało. Były zebrania w szkole, potem próbowaliśmy inne rzeczy. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że w tej kadencji Rady Dzielnicy zostały zlikwidowane. Jest oprócz Rady Dzielnicy funkcjonują w wielu ościennych miastach. Są w Gliwicach, są w Katowicach. I myślę, że to jest takie małe przygotowanie tych mieszkańców do tego, aby potem zafunkcjonowali w samorządzie. Ponieważ wiele rzeczy my jako radni nie jesteśmy w stanie zobaczyć na już. Spotykamy się z mieszkańcami na swoich dyżurach, ale to jest wszystko mało. Jeżeli mieszkańcy sami się nie zaangażują, to ta dzielnica nie będzie wyglądać lepiej. Dzisiaj mamy organizacje pozarządowe, które należy wspierać, którym należy dawać możliwość udziału w jak największych konkursach, żeby mogli dla mieszkańców, bo oni działają dla siebie, oni działają na rzecz mieszkańców, dla mieszkańców. Tutaj mamy budżet obywatelski. W tym budżecie obywatelskim też mieszkańcy mogą decydować, na co pewne środki są przeznaczane. Jeszcze jedną taką sprawą, która no my jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie możemy się z tym pogodzić, że została w tej kadencji Rady zmarnowana, to jest inicjatywa obywatelska. Proponowaliśmy, aby jeżeli zbierze się 200 osób i oni będą mieli jakiś pomysł, mogą złożyć projekt uchwały do Rady Miejskiej, która to Rada powinna się nimi zająć. No, niestety w tej kadencji rządzący wyśrubowali tą granicę na 2,5 tysiąca, 3 tysiące, tak? 3 tysiące. No, 13 tysięcy. Także 13 tysięcy to jest łatwiej Radę Miejską odwołać, niż projekt przedstawić. Także gratuluję. Dziękuję. Szanowni Państwo, były eksperymenty z dzielnicami i faktycznie one się nie powiodły. I nie powiodły się nie tylko w naszym mieście. Pytanie jest dlaczego? No, odpowiedzmy sobie, czym dzisiaj ludzie są zainteresowani. Nie są zainteresowani nudnymi zebraniami, z których nic nie wynika. Dlatego zwykle po kadencji tej Rady Dzielnic umierały. Nasz projekt jest inny. To i to, co się sprawdza. Czym są ludzie zainteresowani? Ludzie są zainteresowani pieniędzmi. A więc, jeżeli będą grupy osób, które dostaną na swój projekt w danej dzielnicy środki, to oni się uaktywnią. Chcę postawić, chcę zagospodarować, wyczyścić park, postawić tam ławeczki, żeby młodzi ludzie, zakochane panie, czy ktoś tam mógł sobie pójść pooddychać, czy emeryci uprawiają jogging i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo. Nie ma pieniędzy, nie prezydenta. Tak, ale w jaki sposób? Poprzez budżety obywatelskie. Czyli to, co jest robione już w innych miastach, co sprawdziło się również i na Zachodzie i przyszło do nas. W ten sposób zachęcamy ludzi do aktywności politycznej, do aktywności społecznej. To znaczy, dana dzielnica ma do podziału 500 000 zł, przykładowo, jeżeli tyle będzie. I proszę bardzo, i teraz niech ludzie głosują, jakie projekty w tej dzielnicy chcą zrobić. Jeżeli tych projektów będzie kilka, one przekraczają tą sumę, to po prostu poprzez głosowanie na dane projekty. A więc ile danej grupie inicjatywnej uda się za sobą porwać ludzi, skłonić do tego, żeby głosowali za tą na przykład renowacją parku. Inną grupę za tym, żeby przy szkole podstawowej powstał kot tenisowy. Proszę bardzo, niech rywalizują. W ten sposób rodzą się w naturalny sposób więzi międzyludzkie. Ci ludzie ze sobą współpracują, zaczynają współpracować z miastem, rozumieją, jak to funkcjonuje. I co jest jeszcze ciekawsze, i wówczas nie niszczą tego, co jest naszym wspólnym dorobkiem.
Jak gmina coś robi, jak ktoś coś postawi, nawet jak jest fajne, ale to nie moje, to niczyje jest. Przecież można to zepsuć, można kopnąć tak. Jeżeli robią to sami mieszkańcy, po pierwsze wiedzą gdzie, po drugie pilnują tego i angażują się w takie działania. A więc od grup inicjatywnych poprzez budżety obywatelskie do działalności politycznej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to hasło budżet obywatelski jest bardzo dobrym hasłem. Z tym, że realizacja no, mnie nie zadowala i to mocno nie zadowala. Bytom potrzebuje nie tylko tego, żebyśmy mieli drogi, budynki remontowane, o czym mówiłem, a czego ciągle nie da się robić, ale potrzebujemy również poprawiać nasze otoczenie. Zwróćcie uwagę, że budżet obywatelski Bytomiu właściwie skupił się na takich sprawach, które powiedzmy nie są pierwszą potrzebą, na sprawach rekreacyjnych, jakichś tam wypoczynkowych, bo to są takie pierwsze rzeczy, które szybko ludzi i dużą grupę ludzi mobilizują. Dlatego zdecydowanie trzeba w budżecie obywatelskim przede wszystkim zwiększyć te środki. Inny podział tych środków na dzielnice czy na osiedla, nawet bym powiedział, a nie na dzielnice, tylko na osiedla. I proszę Państwa, wskazywać konkretne zadania. Podam jeden przykład, o co staram się walczyć przez wiele lat, będąc 2 lata zastępcą prezydenta, też mi się tego nie udało załatwić. My nie mamy na naszych osiedlach gdzie zostawić samochodu na noc. Ani jednego projektu, ani jednej propozycji nie było, żeby gdzieś zrobić miejsca postojowe. Ja nie mówię o parkingach, świadomie. To jest temat, który akurat znam bardzo dobrze. I konkretne propozycje przedstawiam i są konkretne mechanizmy do realizacji. Proszę Państwa, miasto ewidentnie tutaj musi mieć rolę wiodącą. We współpracy ze stowarzyszeniami, z zarządcami budynków i z nieformalnymi grupami mieszkańców. To musi być oferta miasta dla zarządców, dla mieszkańców, dla środowisk skupionych w jakichś stowarzyszeniach. Trzeba by jeszcze powiedzieć o tych, którzy działają poza tą infrastrukturalną kwestią. To, co my przeznaczamy w budżecie, te 2 miliony na organizacje pozarządowe w skali Bytomia i zaangażowania wielu środowisk te różne obszary działania, to jest zbyt mało. Tam również miasto powinno nie tylko dawać pieniądze, ale zaangażować się. Mamy wspaniałych ludzi, wspaniałe środowiska, którym da się parę złotych i się je zostawia. A potem się idzie najwyżej zrobić zdjęcie, jak oni coś zrobią sami. Nie tak. Miasto musi tutaj być ośrodkiem wiodącym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc tak. Wśród 19 miast Śląska o statusie powiatu, Bytom jest jedynym miastem po 3 kwartałach tego roku, które nie generuje żadnego zysku. A skoro nie generuje zysku, to w związku z tym nie ma zdolności kredytowej. A skoro nie ma zdolności kredytowej, to o jakich w ogóle wydatkach rozmawiamy? Dyskutowanie tematu organizacji pozarządowych, rady dzielnic i temu podobnych ma to do siebie, że póki nie ma pieniędzy, to są to organizacje fasadowe, pozorne. Trzeba wygenerować najpierw pieniądze, a potem dać możliwość i to na znacznie wyższym poziomie niż dotychczasowy, bo cóż to jest 2 miliony złotych w skali miasta o 160-tysięcznej populacji. Trzeba dać szansę realizacji pomysłów lokalnych, ludzi w dzielnicach. Ale oczywiście środkiem komunikowania się muszą być radni Rady Miejskiej, bo w przeciwnym razie po cóż ich było wybierać. I tu znów przestrzegałbym przed jakimś kwotowym podziałem na poszczególne dzielnice, bo nie wiem, czy dobry obyczaj, czy powiedzmy sobie jakieś inne względy tego wymagają. To nie jest tak, że trzeba 35% kobiet na listach wyborców zapewnić, ażeby lista przeszła i dopuszczona została do wyborów. Jeżeli w dzielnicy Miechowice mają pomysły na to, żeby spożytkować określoną pulę pieniędzy, to należy do tej dzielnicy te pieniądze dać, a nie zgodnie z poprawnością jakąś tam wymyśloną ad hoc rozdzielać to na pozostałe dzielnice. Ja sądzę, że w ten sposób wytworzy się konkurencja o środki finansowe miasta i wówczas będziemy mieć do czynienia z jakimś rzeczywistym zaangażowaniem, a nie wydatkowaniem środków na siłę, skoro już zostały dane. I to wszystko, co miałbym w tej materii do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta. Wystarczy wprowadzić te propozycje, które radni Platformy zgłaszali w ciągu ostatnich 2 lat. Przypomnę, inicjatywa obywatelska, propozycja 1000 podpisów pod wnioskiem mieszkańców, wniosek staje pod obrady Rady Miejskiej. Jakie rozwiązanie przyjęła rządząca większość Bytomiem? 10% uprawnionych do głosowania. Ponad 13 tysięcy ludzi dzisiaj trzeba zebrać, żeby w drobnej sprawie mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. To jest absurd, to jest działanie na szkodę tego miasta. Przez obecne władze. Budżet obywatelski. Proponowaliśmy rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy mogliby dysponować ponad 7,5 milionami złotych. Co zrobiono? Stworzono karykaturę budżetu partycypacyjnego w Bytomiu. Głosowanie internetowe w ciągu 1 tygodnia, żadnych konsultacji projektów, żadnej możliwości uczestnictwa ludzi, którzy te projekty przygotowali, poświęcili swój czas, diagnozowali sytuację w swoim otoczeniu, zaangażowali się, poświęcili swój czas, swoją energię, by przygotować konkretne projekty. I nawet nikt nie odpowiedział, dlaczego ich projekty nie zostały poddane pod głosowanie. Tak funkcjonuje dzisiaj Bytom. Bytom, w którym władzę przejęli ludzie, którzy przeprowadzili referendum. Wykorzystali narzędzia obywatelskie, żeby uciąć wszelkie możliwości działania obywateli w tym mieście. Trzecia sprawa. Rady dzielnicy. Oczywiście cieszę się, że radni PiSu po 1,5 roku poszli po rozum do głowy, bo przecież to nie kto inny, a Piotr Patoń, radny PiSu, stał na czele tej komisji, która likwidowała Rady Dzielnicy. Ale, jak to mówią, trzeba wybaczyć, trzeba przyjąć i współpracować, bo to robimy to dla dobra miasta, a nie dla przepychania się, czyje to jest rozwiązanie. Jeżeli chcemy mówić o aktywności obywatelskiej, to bez umożliwienia ludziom konkretnego zaangażowania się w rozwiązywanie konkretnych problemów, nigdy tej aktywności obywatelskiej nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, ile było takich uchwał, które wojewoda uchylał, bo konsultacje społeczne były źle przeprowadzone przez władzę, która wykorzystała, jeszcze raz przypomnę, narzędzie obywatelskie, jakim było referendum. Dziękuję. Może uda się zawiązać w koalicję ponad podziałami przy inicjatywie uchwałodawczej, bo chyba jest zgoda między kandydatami, przynajmniej dwójką, oraz budżet obywatelski chyba bliski w większości, jakby trochę pewnie modyfikacja i usprawnienie mechanizmu. Pewnie nikt nie będzie przeciwny. Myślę, że warto o tym pamiętać także po wyborach i wziąć się do pracy wspólnie z kandydatami, z radnymi i Państwo jako mieszkańcy także mogą wpłynąć na to, jak ten budżet będzie wyglądał. Co Panowie zrobią, jeśli okaże się, że kopalnia zostanie zamknięta w przeciągu najbliższych lat? Jakie działania podejmą Panowie, jeśli prawdziwe okażą się informacje, że kopalnia zostanie sprzedana spółce Węglokoks? Zbyt małe i zbyt słabe jest miasto, żeby w tej sprawie wpłynąć bezpośrednio na decyzję. Dlatego miasto powinno w sposób zdecydowany domagać się, i to nie czekając na jakieś tam wstępne czy końcowe decyzje dotyczące losu kopalni, powinno domagać się tego, żeby nie likwidować, nie rozmawiać o likwidacji, sprzedaży i tak dalej, żeby rozmawiać o zastąpieniu tych miejsc pracy, które są na kopalni. To nie jest zadanie gminy. Widzimy to dzisiaj w Bytomiu w sposób szczególnie drastyczny. To nie tak, że rząd zlikwidował bytomskie kopalnie i te dziesiątki tysięcy miejsc pracy i nie dając nic w zamian. To rząd powinien zastąpić te miejsca pracy innymi. Miasto powinno ku temu współpracować, stwarzać ku temu odpowiednie warunki, również ze wsparciem państwa. Tak się to działo w Zagłębiu Rury, tak się to działo w innych obszarach Europy, gdzie likwidowano jakieś gałęzie przemysłu. Tam, gdzie nie było ingerencji państwa, po likwidacji przemysłu miasta upadały, słynne Detroit, prawda, z ostatniego roku, czy przynajmniej części. Więc miasto powinno w sposób zdecydowany
zabiegać o to, żeby miejsca pracy w Bytomiu, jeżeli mają zniknąć z górnictwa, to żeby zostały zastąpione innymi miejscami pracy. Ja dziękuję. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja od momentu, kiedy pojawiła się koncepcja, by starać się o środki dla tak zwanych obszarów zdegradowanych, a tak jak już wcześniej wspomniałem, trzy obszary miejskie w Polsce za takie zostały uznane, Bytom, Łódź i Wałbrzych, byłem i jestem wciąż w bezpośrednim kontakcie najpierw z władzami kompanii węglowej, wiele razy spotykałem się z byłym wiceprezesem kopalni, panem Markiem Łuszko, bo uważałem, że nie da się racjonalnie wykorzystać środków na rewitalizację miasta, jeżeli w tym procesie nie dokonamy pewnych uzgodnień związanych z planami eksploatacji węgla. Bo jaki jest sens odnawiać mieszkania, kamienice, czy jakąkolwiek inną infrastrukturę, jak za rok, dwa, trzy przejedzie kolejna ściana, która doprowadzi to wszystko znów do ruiny. I wtedy uzyskałem bardzo konkretne zapewnienia. Nasza bytomska kopalnia w zasadzie ma możliwość eksploatacji jeszcze przez wiele lat. I ja nie sądzę, żeby w najbliższym czasie została zlikwidowana, aczkolwiek ta eksploatacja zostaje wyprowadzona na pewno ze Śródmieścia, bo jest bardzo droga i tu kryzys na rynku węgla przyczynia się do tego, że te działania kompanii węglowej zostały przyspieszone, ale również z tych obszarów zabudowanych Miechowic i Karbia i będzie kierowana w stronę granic z Zabrzem Maciejowym, czyli w stronę terenów, które są niezamieszkałe, są nieużytkami w dniu dzisiejszym. I myślę, że nie powinniśmy i nie trzeba dzisiaj podsycać w żaden sposób negatywnych nastrojów przyszłością kopalni. Ważne jest, żeby w procesie rewitalizacji kompania, czy przyszły właściciel kopalni Bobrek Centrum uczestniczył jako partner, bo powinien w pewnym sensie wnieść konkretny wkład tytułem rekompensaty za szkody górnicze, i to też jest kolejny element wsparcia finansowego miasta, a z drugiej strony dalej gwarantować wielu mieszkańcom Bytomia i wielu bytomskim rodzinom źródło utrzymania. Dwa tygodnie temu spotkałem się po raz ostatni z panem dyrektorem Leonardem Klabisem, dyrektorem kopalni, i uzyskałem potwierdzenie, że niezależnie od tego, jaka będzie dalsza własność kopalni, w taką stronę władze kopalni chcą iść. I myślę, że to jest dobry sygnał i dla mieszkańców, i dla samego Bytomia. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, to, że rząd Platformy Obywatelskiej razem z Stronnictwem Ludowym nie dość, że robi jakieś ruchy, które wywołują tutaj niepokoje społeczne, ponieważ nie czarujmy się, tam zasiadają w kampanii węglowej przedstawiciele i Platformy, i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A czołowy polityk Platformy Obywatelskiej, pan profesor Jerzy Buzek, pozamykał nam tu niechuty i kopalnie, co doprowadziło tutaj do dużego bezrobocia. Jeżeli zamknięto kopalnie, zamknięto huty, to nie tylko zwolniono górników i hutników, ale zlikwidowano miejsca pracy w zakładach, które świadczyły usługi dla kopalni i dla huty. Stąd się wzięło nagłe, duże bezrobocie. Jako prezydent miasta nie miałbym wpływu na to, że ta kopalnia zostanie zamknięta albo że zostanie zlikwidowana. Ale tutaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Trzeba zapewnić osłony. Osłony dla pracowników, osłony dla miasta, aby stało się tak jak na Zachodzie, gdzie likwidowano kopalnie i były te osłony. Natomiast drugim elementem, który mógłby przysporzyć miejsc pracy, to jest postawienie zakładu z nowymi technologiami. To są rozwiązania szybkie, ale mam nadzieję, że władze kompanii węglowej nie doprowadzą do tego, żeby następne osoby trafiły na bezrobocie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest ostatnia nasza bytomska kopalnia i wydaje mi się, że o tę kopalnię warto powalczyć. To nie jest tak, żeby ją spisać na straty, bo rząd zrobi tak, co chce, bo jest nierentowna i tak dalej, i tak dalej. To jest ostatni wielki zakład produkcyjny na naszym terenie.
Jeżeli kopalnia padnie, to Bytomiu sytuacja społeczna dramatycznie się pogorszy. A to nie jest też tak, że kopalnia jest nierentowna, że trzeba ją sprzedać, bo to wszystko zależy, czy coś jest rentowne, czy nie, od polityki państwa. Rentowne jest, że przyjeżdża do nas węgiel z Rosji, rentowne jest, że przyjeżdża do nas węgiel z Australii za cenę taką, że w Bytomiu w innych śląskich miastach rośnie bezrobocie. Czy to jest polityka państwa, czy to jest polityka pieniądza? Bo jeżeli węgiel australijski czy rosyjski kosztuje taniej, ale za cenę sprowadzania tego węgla likwidujemy miejsca pracy, tworzymy bezrobocie, unieszczęśliwiamy rodziny, niszczymy miasto, to co jest tańsze w rachunku ciągniemy? To już tego nasi ekonomiści nie potrafią odpowiedzieć. Porównują po prostu dwie ceny tony węgla. A więc trzeba o to powalczyć, trzeba to uzmysłowić naszym politykom i realizacja likwidacji górnictwa, bo dziś już nawet nie mówi się o tym tak ładnie, jak to kiedyś się mówi o restrukturyzacji, dziś się mówi o likwidacji górnictwa, jest to po prostu krok w złą stronę. Mało tego. W Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o tym, że trzeba z powrotem wracać do przemysłu, bo oni już zaszli za daleko w tym, że tylko usługi, a produkują to praktycznie wszystko Chińczycy. Dzisiaj się mówi właśnie o polityce, która będzie wracała do realizacji zakładów przemysłowych na terenie Unii. Proszę sobie wyobrazić, Niemcy mają najwyższy wskaźnik wkładu przemysłu w dochodzie narodowym, to jest zaledwie 20 kilka%. Tak daleko zaszliśmy. A więc po pierwsze trzeba walczyć o tą kopalnię. Po drugie, gdyby doszło naprawdę do tragedii, no to wówczas rząd musi dać środki, którymi będziemy próbowali tą tragedię jakoś załagodzić. To są środki na działania osłonowe, to są środki na zatrudnienie innych, młodych, wykształconych osób, tego, czego nam potrzeba. To jest tak zwany program ekonomiki społecznej, aby młodzi ludzie pracowali w dzielnicach właśnie z osobami, które podlegają wykluczeniu społecznym. Dziękuję bardzo. Więc osobiście uważam, że kwestia kopalni jest wywołana w sposób trochę sztucznie, bo nie widzę możliwości zamknięcia tej kopalni, zwłaszcza gdy partnerem w jej zakupie jest Węglokoks. Tak się składa, że z tą firmą jestem w pewien sposób osobiście powiązany, ale bowiem mój świętej pamięci ojciec był wieloletnim przedstawicielem handlowym w krajach Skandynawii, ówczesnej centrali handlu zagranicznego Węglokoks. Przez wiele lat mój przyjaciel ze studiów, Piotr Kozieł, był prezesem tej firmy i mogę Państwa zapewnić co do tego, że jest to stabilny, solidny i mocny finansowo partner, który z całą pewnością, jeżeli sfinalizuje zakup kopalni, to nie po to, żeby ludzi rozpędzić. Więc w tej kwestii nie chcę się wypowiadać, bo po prostu no, byłoby to zupełnie zbyteczne podgrzewanie atmosfery. Dziś jest to wariant zupełnie nierealny i moglibyśmy równie dobrze roztrząsać, co uczynimy, jak meteor nadleci i krzepnie w ten budynek, w którym w tej chwili siedzimy. Jestem absolutnie przekonany co do tego, że jeśli Węglokoks, a wszystko na to wskazuje, przejmie kopalnię, to 3000 miejsc w Bytomiu zostanie zachowanych. Dziękuję. Czy zamierza któryś z panów utworzyć fundusz odnowy zabytków Bytomia? Wzorem na przykład innych miast, chociażby Krakowa. Prawo i Sprawiedliwość już w 2010 roku w swoim programie wyborczym dla Bytomia w punkcie dotyczącym kultury przewidziało, że trzeba utworzyć fundusz odbudowy Bytomia. Kto z Państwa czytał ten program, myśmy w tym roku ten punkt powtórzyli. I koniecznie wzorem Krakowa, tym bardziej, że Bytom jest starszy o 3 lata od Krakowa. To czemu w Krakowie istnieje fundusz odbudowy Krakowa, a u nas nie ma takiego funduszu? Trzeba coś takiego powołać do życia, aby wreszcie zająć się naszymi zabytkami. Ten fundusz, oprócz zbierania normalnie środków, mógłby aplikować o środki i z Unii Europejskiej, i z innych programów. Jest to do przeskoczenia. Dziwię się, że jeszcze tego funduszu u nas nie ma. Myśmy tę propozycję wielokrotnie składali, no nie udało się. Kto z Państwa ma internet, może zobaczyć, w naszym programie jest to zawarte. Myśmy dalej apelowali
też, żeby zająć się willą pierwszego naszego burmistrza Bruninga i wystosowaliśmy pismo nawet do marszałka Gorzelika w tej sprawie, żeby przejąć tą willę i żeby w niej zrobić Muzeum Historii Bytomia. Mamy Muzeum Śląskie, ale Bytom jest... Mamy... Tak, Górnośląskie, ale mamy tak bogatą historię Bytomia. Mamy tyle szkół, mamy tyle placówek oświatowych i nie mamy Muzeum Historii Bytomia. Gdyby popatrzeć na naszą historię, która się zmieniała, raz Bytom był polski, raz niemiecki, gdyby wszystkie te losy prześledzić, to naprawdę jest fajna wystawa. Moglibyśmy się wiele o swoim mieście dowiedzieć. Dlatego my mamy w swoim programie utworzenie Funduszu Odbudowy Bytomia i myślę, że jest to do stworzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no niczym innym nie są środki na rewitalizację miasta. Moim zdaniem jest to konkretny pieniądz, który trafia do Bytomia, który również powinien uwzględniać zachowanie dziedzictwa naszego miasta. I w mojej ocenie, jeśli będę prezydentem, to będę uważał, że wszelkie projekty rewitalizacyjne powinny w swojej podlegające oczywiście normalnej ocenie również ten punkt zawierać i przez pryzmat zachowania dziedzictwa naszego miasta być oceniane. Natomiast niezależnie od tego powstaje bardzo realna rzecz. Fundusz Śląskie Kamienice, on na poziomie samorządu województwa ma zostać utworzony i przewiduje się, że ten program, którego liderem będzie marszałek województwa, pozwoli w przeciągu najbliższych 4 lat odnowić około 1000 nieruchomości budowlanych na terenie Górnego Śląska. Wydaje mi się, że jako miasto, które ma swoją 760-letnią historię, które jest miastem, w którym mieści się wiele interesujących obiektów, będziemy, a powinniśmy na pewno z tych pieniędzy mocno korzystać. Dziękuję. Proszę Państwa, przestanę biadolić i założę hipotetycznie, że są pieniądze na cele inwestycyjne. Jest pytanie, co można w Bytomiu zrobić? W jaki sposób zatrzymać depopulację, odpływ demograficzny? W jaki sposób przyciągnąć mieszkańców z otoczenia, w tym również klasę średnią? Po pierwsze, przez ofertę pracy, po wtóre, przez powabność miejsca. Kamienice bytomskie mają tu do siebie, że są kamienicami secesyjnymi w dużej mierze z przełomu XIX i XX wieku i mimo olbrzymich obszarów wyburzeń jeszcze sporo spośród nich zostało. Jeśli więc będą pieniądze, to sposobem na ożywienie miasta, na przerost demograficzny, sądzę, że jedynym racjonalnym sposobem jest podjęcie w klastrach, czyli w skupiskach, w zespołach, renowacji zasobów kubaturowych, czyli budynków, czyli mieszkań. To da pierwszy impuls popytowy w granicach miasta, to spowoduje ożywienie. Innymi słowy, jeżeli sprawimy, że Bytom stanie się dzięki środkom obszarów strategicznej interwencji, środkom europejskim i każdym innym dostępnym, stanie się jednym wielkim placem budowy, może się okazać, że to jest coś, co przywróci Bytom do życia. Dlatego obydwiema rękami podpisuje się pod rewitalizacją substancji mieszkaniowej, substancji kubaturowej, w której widzę jedyną na obecną chwilę szansę ożywienia Bytomia i powrotu do niegdysiejszej świetności. To wszystko, dziękuję. Proszę Państwa, i kończąc, wracamy do samego początku. Kiedy było pytanie o inwestycje, powiedziałem, że najważniejsza jest rewitalizacja centrum miasta,
remont tych kamieni. Dzisiaj też do tego wracamy, bo faktycznie to jest dziś największy problem Bytomia. Skąd środki? No, tutaj żaden fundusz, żadna fundacja nikt nam nie pomoże, jeśli chodzi o Kraków. To proszę pamiętać, że to zostało stworzone przez rząd na mocy specjalnej ustawy. To nie jest tak, że krakowianie sami sobie wymyślili po prostu. Cały kraj odbudowywał Kraków. No nie mieliśmy złudzeń. Nam nikt tutaj w tym nie pomoże, jeżeli nie pomożemy sobie sami. Będąc zapobiegliwi, potrafiąc przygotować konkretne projekty i tak jak mówiłem, 15% wkładu własnego i resztę tych środków jesteśmy w stanie pozyskać. I pokazywać Bytom jako miasto, które jest właśnie piękne, które jest miasto przyjazne, bo ja chcę powiedzieć, to nie tylko są zabytki, ale to również Bytomiu są place, to są skwery, które jeżeli je przywrócić do pewnej określonej świetności, wówczas ta przestrzeń miejska staje się po prostu przyjazna mieszkańcom. A jak przestrzeń jest przyjazna mieszkańcom, to my sami też jesteśmy czasami bardziej przyjaźni i dla innych ludzi. Także oczywiście, że ratujemy zabytki, będziemy je ratować tak, jak to w Unii Europejskiej robiono wielokrotnie i skorzystajmy też z tych ich podpowiedzi, aby wykorzystać to w celach usługowy, marketingowy, reklamowy. Po prostu dlatego, aby ludzie do Bytomia przyjeżdżali tą secesję oglądać. Bo jest to po secesji łódzkiej druga tego typu w Polsce, a o czym mało kto wie. Dziękuję. Zabrał mi to już Krzysztof Wójcik, ale ja to powtórzę. Wracamy do pierwszego pytania, gdzie tylko napomknąłem panu. Szanowni Państwo, ratowanie bytomskiej substancji mieszkaniowej, tej secesyjnej przede wszystkim, to ma być skupisko wielu różnorakich działań, różnych płaszczyzn. Przede wszystkim zacznę od tego, że to tutaj bytomskie warunki i potrzeby bytomskie dają możliwość odtworzenia zawodów budowlanych i to również związanych z tym, z renowacją, pracami remontowymi, modernizacyjnymi na zabytkach, współpraca z ośrodkami akademickimi. Tacy ludzie się pojawiali w mieście i jakoś nie można było z nimi współpracować. To są środowiska, które również pozyskują na realizację jakichś programów środki. I to nie są małe środki. Środowiska akademickie potrafią pozyskiwać środki nie tylko z funduszy europejskich, ale jest wiele innych funduszy, o których my często nie wiemy. Szanowni Państwo, studenci, to jest ogromna praca dla studentów. Studenci wprost wyżywają się na takich tematach. W Bytomiu to jest dla studentów gratka. I myślę, że sama nasza Politechnika Śląska, architektura by nie wystarczyła na to, żeby się tutaj bawić. Zainteresowanie współpraca z ośrodkami akademickimi. Więc jeszcze raz wrócę. Tutaj współpraca z odtworzeniem zawodów, wykorzystanie środków kilkunastu milionów złotych, które corocznie do PUP-u trafiają i właściwie produkują tylko papierki dla tych ludzi szkolonych w tamtym. Ja oczywiście nie deprecjonuję tego, specjalnie to skrajnie nazywam, ale tam można to wykorzystać po to, żeby właśnie odtwarzać zawody zapominane lub zawody, gdzie fachowcy wyjechali za granicę po prostu, bo tam bardzo dobrze im za to płacą. I tutaj Bytom może być za parę lat, może być placem budowy. I jedna niezwykle istotna rzecz, przez którą mi się nie udało przebić przez te dwa lata. Szanowni Państwo, szukaliśmy, analizowaliśmy metod na to, żeby zainteresować biznes angażowaniem się w odnowę bytomskiej substancji. Przeszkody formalne są tak potężne, a możliwości są, pomysłów było wiele. Mamy urzędników wspaniałych, którzy mają pomysły. I zbyt krótki czas był na to, żeby się przez to przebić. Jest taka możliwość. Dziękuję. Dziękuję. I mówicie panowie, że Bytom wypięknie. Na pewno jego zabytki i ludzie również. Drodzy Państwo, dobiegliśmy do końca. Debatowaliśmy prawie 3 godziny, jest już prawie 21. Dziękuję Państwu serdecznie za udział i za wytrwałość. Nie pozostaje mi nic innego życzyć, jak dokonania dobrego wyboru już w najbliższą niedzielę, 16 listopada. No i sukcesów dla Państwa jako mieszkańców i dla całego miasta. Panom życzę powodzenia wszystkim w wyborach.
wypracowania tej wspólnej wizji miasta Bytomia, bo myślę, że mieszkańcy na to zasługują, i włączenia mieszkańców w dialog. Jeśli się uda, to chociaż w kilku tematach takiej koalicji ponad podziałami. Myślę, że warto to zrobić dla mieszkańców. Dziękuję serdecznie.